Nie, ja podziękuję za takie frykasy. Witam Was z Albanii. Zbliża się mecz Albania-Polska. Na to spotkanie tutaj do Tirany przyjechaliśmy. Ci, którzy oglądają Super Express Sport, wiedzą doskonale, że kiedy my, Super Express, wyjeżdżamy gdzieś za granicę na mecz, musimy też poznać specjalnie dla Was, pokazać Wam to, co dzieje się w mieście. W Katarze i Mołdawii próbowałem lokalnego McDonalda i tak potem sobie obiecałem, że więcej do fast foodów już chodził nie będę podczas wyjazdów. Natomiast wiecie, co mnie przekonało tutaj? Że tutaj nie ma McDonalda. Tutaj jest natomiast podróbka McDonalda. Tak sobie postanowiłem i tak sobie pomyślałem, że ja i wy pewnie byście chcieli zobaczyć, jak to wygląda. Ja wam powiem, jak to smakuje. No i zobaczymy, ile to kosztuje. Chodźmy. Hello. Normal menu, please. Which one? More 520 lekker. This is cheeseburger with... Double cheese. Only cash. Only cash? Zamówiłem zestaw, zwykły zestaw z cheeseburgerem, z napojem i frytkami. 520 leków. Na koniec programu to oczywiście sobie przeliczymy na polskie złotówki, bo nie wiem dokładnie, ile to teraz jest. Zobaczcie, co my tu mamy. Jest jedzenie, jest zestaw, ale powiem Wam na początek, że pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, to że w ogóle nie ma ludzi. Jesteśmy tutaj jedyni. Miejsce jest w dość tłumnym, na tłumnym placu, więc mnóstwo ludzi tutaj kręci. Nikt tu nie wchodzi, a jest piątek wieczór. Może, jeśli to jest imprezowicze jeszcze później, bo teraz jest około 19, może później imprezowicze będą tutaj przychodzić. Natomiast teraz jest pusto. Wystrój, myślę, że nawet podobny do McDonalda. A co ciekawe, tutaj nie tylko takie rzeczy, takie typowo McDonaldowe można kupić, ale nawet pizzę czy jakieś inne zapiekanki. Nie wiem, od czego Wy lubicie zaczynać jedzenie zestawów w fast foodzie, McDonaldzie czy gdzie indziej. Natomiast ja dziś zacznę od frytek. Wyjmuję frytkę i zobaczcie, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, kielnie ta frytka tłusta, ale ta frytka aż błyszczy. Musiała się kąpać naprawdę w Morzu Śródziemnym z tłuszczu, ale spróbujemy. Słona też jest, bo czuję na opuszkach palców tę sól. Słabo, słabo, słuchajcie. Maksymalnie truja, jest piekielnie słone, jest piekielnie tłuste. Nie smakują mi te frytki w polskim McDonaldzie, ale nawet w ogóle nie tylko w polskim McDonaldzie, w takim prawdziwym McDonaldzie. Można zjeść znacznie lepsze, dam jeszcze drugą szansę, zjem drugą tę frytkę. Słone jak cholera, tłuste, no i takie cieniutkie frytki. Nie jest to coś, co zapamiętam na pewno z Tirany. Tak jest zapakowany ten cheeseburger, double cheeseburger z tego, co pani mówiła. Sera jest bardzo dużo, zobaczcie. Co poza serem tutaj uświadczymy w tym cheeseburgerze? Otwieramy i mamy podobnie jak w McDonaldzie, czyli zobaczcie, troszkę ogórka. Tych ogórków jest, myślę, że dobrych kilka kawałków. Są w McDonaldzie takim oryginalnym. Zdarza się rzadko. Ja pamiętam, jak byłem, nie dla Was nagrywałem w Katarze czy w Mołdawii, wówczas tych ogórków było może dwa, może trzy. Tutaj mamy ich troszeczkę więcej. Jest też cebula, ketchup, majonez. Są dwa kawałki mięsa. Próbujemy to mięso rozdzielić od siebie. Zobaczcie, ser aż się topi, aż się rozpływa. I tutaj jest pusto. Z drugiej strony jest mniej efektownie, a raczej w ogóle nie jest efektownie. Zamykamy. Ta pierwsza próba, słuchajcie, jest zawsze najważniejsza. Jak Ci nie posmakuje, albo jest miłość od pierwszego wejrzenia, albo nie. Nie. Ja podziękuję za takie frykasy. Może człowiek się do tego McDonalda, oczywiście do McDonalda, uwierzcie, chodzę do McDonalda tylko wtedy, kiedy wyjeżdżam na wyjazdy. Dla Was próbuję w różnych miejscach Europy czy świata fast foodów, żebyście wiedzieli, jaka jest różnica. Natomiast tutaj, no szału nie ma. To mięso jest jakieś takie dziwne. Boję się, że może nawet trochę niedosmażone. Sosu jak kot napłakał, chociaż też sosu niedobrze, żeby było za dużo. Ser, słuchajcie, dominuje ten smak. Tego sera jest, zobaczcie, bardzo dużo. Już pokazywałem Wam raz. No ale zobaczcie, aż to wszystko płynie, aż to wszystko się wylewa. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba, jeszcze jedna szansa, ale miłości od pierwszego wejrzenia nie ma, zdecydowanie. Jest to zjadliwe. Nie jest tak, że ja muszę teraz iść wyrzucić. Nie, zjem, najem się, natomiast żebym jakoś specjalnie był tym zachwycony, to na pewno nie. No pierwsza różnica z tym, co mamy w polskim McDonaldzie, słomeczka jest plastikowa. U nas już od dawna nie uświadczy się słomeczki plastikowej. Próbujemy. Normalna Pepsi, jest treściwa, nie jest jakaś chrzczona, czuć bąbelki. Pepsi zdecydowanie broni się tutaj w tym lokalu. Nie ma tragedii, a wręcz smakuje tak, jak smakować powinna. Także no, truja z minusem, tak? Za to
Za to truja, dopuszczony student do kolejnego semestru na pewno będzie. To nie jest tak, że odrzucamy, wrzucamy wszystko. Okej, okay, da się to zjeść, ale słuchajcie, taki dostateczny, może z minusem. Czy polecam? Nie za specjalnie. Poszukajcie sobie w okolicach. Ja myślę, że chwila wystarczyłaby, żebyście znaleźli tu jakieś dobre, lokalne jedzenie, a nie fast food i to jeszcze takiej słabej jakości. Czas na podsumowanie. 520 lek albańskich leków za to zapłaciłem. Szybko sobie przeliczyłem, przekalkulowałem, przerachowałem. 22 złote kosztuje taki zestaw. Myślę, że to jest nieco taniej niż na przykład w polskim McDonaldzie za zestaw. Prawda jest taka, nie polecam ani tego fast foodu. Trzeba przyznać, że to jedzenie w tym fast foodzie nie urywa jednej części ciała, natomiast da się to zjeść, taka trójka, jak najbardziej, jeżeli ktoś nie ma innego wyjścia, jeżeli ktoś jest bardzo głodny, jeżeli ktoś nie ma czasu szukać innego miejsca do zjedzenia, coś zje, ale ma trochę czasu, lepiej poszukać czegoś treściwszego i normalnego i na pewno zdrowszego. I jeszcze jedno, wiecie, co powiedziałby klasyk, wchodząc do tego lokalu? Wiecie, zobaczcie. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Telutem me perdor, czyli wyrzuć mnie. Wyrzucam, kładę. Dziękuję. Stan tego lokalu i to, czy tam jest smacznie, czy nie, pokazuje jedna rzecz i to tego zawsze jeszcze warto trzymać podczas wyjazdów zagranicznych. Idziemy tam, gdzie są ludzie. Zobaczcie, w tym maku, prawie maku, nie ma nikogo. A obok restauracja. Mnóstwo ludzi je, pije, bawi się. To pokazuje, gdzie warto iść. Trzymajmy się naprawdę tej zasady. Ona będzie dobra, no bo słuchajcie, bo cheeseburger, ten podwójny cheeseburger, którego tam zjadłem, to jak na festynie zorganizowanym z okazji wielkiego turnieju piłki nożnej o Puchar Sołtysa.